Kamil, Michał, Damian, Mikołaj, Krzysiek, Damian, Sebastian, Patryk, Szymon. Słuchajcie, zakręciło mi się w głowie. Lecimy dalej. Łukasz, Paweł, Hubert, Karol, Janek, Konrad, Paweł, Adrian i Janek. Rafał Jąkisz już niebawem zakończy swoje panowanie, już 6 listopada, wybory Mistera Polski 2016. A my znajdujemy się podczas sesji zdjęciowej 22 półfinalistów. Cześć. Cześć. A ty, co ty tutaj robisz? Przepraszam, ja się tutaj wkradłem bocznym wejściem. Słuchajcie, nie wiem, co Kuba tutaj robi, ale to są panowie, którzy biorą udział w wyborach. Ty bierzesz udział w wyborach Mistera Polski 2016. Dostałeś się do półfinału. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się na to, żeby wziąć udział w tym konkursie? Między innymi po prostu chcę zmienić trochę swoje życie, tak? Mister Polski to teraz prestiżowa, fajna impreza. No i zobaczymy, no. Chęć samorozwoju. Czemu ty go tak głaszczesz po tej szyi? No, robię go pięknego, chociaż i tak już jest. Ale to jest taki facelifting? No, powiedzmy, troszeczkę. Raczej bardziej wyrównanie kolorytu twarzy. Jak masz na imię? Janek. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w konkursie Mister Polski? Chciałem pomóc moim znajomym oraz podopiecznym w pokonaniu takich swoich barier, strachu przed wychodzeniem ze strefy komfortu. Ale powiedziałeś podopiecznym, czyli podopiecznym to kto to jest? Jestem trenerem personalnym, mam swoich podopiecznych, którzy ze mną trenują. Mnóstwo tutaj trenerów personalnych, jeden nawet robi niezłą karierę, Jakub Kucnar, także miejmy nadzieję, że dołączysz do tego grona. Też mam taką nadzieję, może się uda. Ty jesteś też malowany, czyli będziesz brał udział w tej sesji zdjęciowej, która za chwilkę się odbędzie? Będę brał udział, ale głównie będę musiał działać przy jednym zdjęciu. Będzie to zdjęcie grupowe, które jest bardzo ważne, ponieważ będzie promowało sam półfinał. A w sumie tak naprawdę tutaj staram się pomagać chłopakom. Jestem tu tylko po to, by wspierać ich, bo wiem, jak było ciężko ze mną rok temu. Fajnie, że zostali w pierwszym etapie tego konkursu, zostają hartowani z kamerą, ponieważ to jest bardzo ważne, bo po wygraniu tytułu Mistera, na przykład u mnie było bardzo ciężko z tym, bo kamery bardzo mnie nie śpiewały, ale będzie to. Harry, jeden z najlepszych make-upistów w Polsce. Ile czasu zajmuje wykonanie takiego makijażu? Zależy. For zdjęcia prawie 15 czy 30 minut for mężczyznę. I zależy, który skin on ma i wszystko. So, on ma bardzo fajną skórę, so nie potrzebuje dużo pracy. I hope you understand my Polish. W takim razie powodzenia, my nie przeszkadzamy, idziemy zobaczyć, co słychać na sesji. O Boże, I don't understand. Wszystko, have a nice day. A ty też, dziękuję bardzo. Ale zanim dotrę na sesję zdjęciową, to muszę porozmawiać oczywiście z Kamilem, Kamilem Pirugiem, który został mistrzem wakacji. Dokładnie. Czym jesteś w stanie zauroczyć jury? Poczuciem humoru, uśmiechem i samą osobowością. Dobra, powiedz mi jakiś kawał. Rozbaw mnie jakoś. Jakoś cię rozbawić, to może ci zaśpiewam. Dawaj. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, byłeś mi jak brat. Rozbawiłem? Powodzenia życzę w takim razie. Jeszcze się widzimy pewnie w tym drugim studio. Myślę, że tak. Myślę, że się zobaczymy. Dziękuję. Również trzymaj za mnie kciuki i życz mi powodzenia. 6 listopada, tak jest. 6 listopada również. Natomiast teraz będzie jeszcze półfinał 10 września w klubie Luk Rzeszów i musisz tam być. Okej, okay. I wy też musicie tam być. Kamil Piruk poszedł zadbać o swój make-up i o fryzurę, a my idziemy zobaczyć, co słychać podczas sesji zdjęciowej. Idziemy. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Konrad. Cześć Konradzie. Ile masz lat? 21. Skąd jesteś? Z Tarłowa, nad morza samego. No i chcesz zostać Misterem Polski? Oczywiście. Dlaczego? Jak każdy. Dlatego, żeby spełniać swoje marzenia. Wiem, że nie jest to łatwa droga, oczywiście, żeby to przebyć, ale myślę, że to jest zaszczyt reprezentować Polskę na wybiegach, na różnych pokazach. Jak masz na imię? Szymon. Szymonie, chyba za chwilkę zdjęcie to twoje pamiątkowe będzie. Dokładnie, sesję mamy. Lubię próbować nowych rzeczy. Chciałem właśnie wystąpić w jakimś konkursie. Fajną energię można tutaj od ludzi uzyskać. Sesja zdjęciowa Szymona trwa, więc my idziemy zobaczyć, co słychać u chłopaków, którzy na tę sesję dopiero czekają. Cześć! Cześć! Jak macie na imię? Ja mam na imię Karol. Ja mam na imię Hubert. Ja mam na imię Paweł. Jakimi pełnymi zdaniami się wypowiadacie, tak trzeba w konkursie Mistera Polski? Staramy się jak możemy. Mister Polski, uważam, musi się wykazać czymś więcej niż tylko wyglądem. Także też charakter się liczy. No i wypowiedź. Czym ty się wykażesz? Czym? Zobaczycie. Śledźcie mnie, oglądajcie i będziecie mogli zaobserwować, czym się wykaże. No i nadszedł ten kulminacyjny moment. Za chwilkę sesja zdjęciowa wszystkich 22 półfinalistów konkursu Mister Polski. Ze wszystkimi panami spotkamy się już 10 września w Rzeszowie,
a z 14 w ścisłym finale konkursu Mister Polski w Warszawie. Trzymamy kciuki.